Dwa dni później w Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, w którym uczestniczyła Matka Jezusa. Zaproszono na nie również Jezusa i Jego uczniów. I zdarzyło się tak, że zabrakło wina. Matka powiedziała o tym Jezusowi. Nie mają już wina. To chyba nie jest ani mój, ani twój problem, odpowiedział. Jeszcze nie przyszła na mnie pora. Ona jednak poleciła służbie. Zróbcie wszystko, co wam powie. A stało tam 6 kamiennych dzbanów przygotowanych do żydowskiego obrzędu oczyszczenia. Każdy z nich mógł pomieścić jakieś 80 lub 100 litrów. Jezus powiedział więc, napełnijcie je wodą. A gdy słudzy nalali wody aż po brzegi, dodał, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. Gospodarz skosztował wody przemienionej w wino, nie wiedząc skąd się wzięło, choć słudzy wiedzieli, zawołał pana młodego i rzekł. Zazwyczaj najpierw podaje się lepsze wino. Później, gdy goście już sobie podpiją, trochę gorsze. A ty najlepsze zostawiłeś na koniec. W ten oto sposób w Kanie Galilejskiej Jezus dokonał pierwszego cudu. Objawił przez to swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Po weselu razem z matką, braćmi i uczniami udał się na kilka dni do Kafarnaum.